Cześć! Dzisiaj opowieść o roślinie, która eksplodowała pod ziemią, a efekt eksplozji zastygł tuż nad powierzchnią. Czyż tak nie wygląda Eriocaulon? A dziś konkretnie chciałem pokazać Eriocaulona polaris, ale to co powiem odnosić się będzie do większości Eriocaulonów. Eriocaulon polaris należy do jednej z trzech grup Eriocaulonów. Grupy te rozróżniamy ze względu na wysokość rośliny. I tu szok, żadnych technicznych pierdół. Te trzy grupy to grupa niska, średnia i wysoka. Eriocaulon polaris należy do pierwszej grupy eriocaulonów niskich, ale nie jest przedstawicielem najniższych z nich. Liście dorastają do 5-10 cm. Biorąc pod uwagę wielkość takiej rozety liści, to nad powierzchnią widzimy tylko czubek góry lodowej. Ponieważ system korzeniowy eriocaulonów potrafi być kilkukrotnie większy niż rozeta liści. Żeby te korzenie miały gdzie rosnąć, miłośnicy eriocaulonów polecają bardzo grubą warstwę podłoża, bo aż do 8-10 cm. Podłoże powinno być tym samym bardzo zasobne, bo eriocaulon będzie pobierał większość potrzebnych mu pierwiastków właśnie przez system korzeniowy, a nie przez rozetę liściową. Eriocaulon polaris jest jedną z rzadszych odmian eriocaulonów. Liście ma proste i sztywne koloru jasnozielonego w przypadku młodych liści i ciemnozielonego, jeśli chodzi o liście na emeryturze. Ilość liści i wielkość rozety zależy wyłącznie od wielkości systemu korzeniowego. Wymagania eriocaulonów są niestety wysokie. Niestety dla miłośników zbiorników low-tech. Według podręcznika jak wyhodować eriocaulona i nie zwariować, nasza roślina wymaga światła wielkości 1 W na litr i należy świecić najmniej 12 godzin dziennie. Testy akwarystów wykazały, że wystarczy jej 0,6 W na litr i świecenie przez 10 godzin. Ale myślę, że jest to uzależnione od różnych warunków. Polaris potrzebuje ciągłego podawania CO2 i codziennego dokarmiania mikroelementami, więc nie ma wyjeżdżania na wakacje, chyba że zainstalujemy komputer do podawania nawozów. Jeśli chodzi o temperaturę, to przynajmniej tu eriocaulon nie jest wymagający, bo 24-26 stopni Celsjusza to raczej standard. pH 5,5 do 6,8. Wydajny system filtracyjny też przydaje się przy uprawie eriocaulonów. Na koniec chciałbym zauważyć, że eriocaulony nie nadają się do tworzenia trawników. Muszą mieć miejsce na rozłożenie swojej rozety. Więc sadzenie ich blisko siebie na zasadzie podobnej do Eleoharisu nic nie da, a na pewno nie da efektu trawnika. Zresztą myślę, że pojedyncze rozety są naprawdę bardziej atrakcyjne niż zbita w kupę roślina. Ale to oczywiście już od Was zależy, jak ją sobie posadzicie. Polecam zawsze zielonym do góry. Przy okazji eriocaulon rozmnażamy przez podział rozety, wyciągając ją z podłoża i ciachając czymś cienkim i ostrym. I albo się rozmnoży, albo zdechnie. Czyli na dwoje wróżbitka babka wróżyła. To tyle. Napisy.